smakkujaw.pl mini torciki kajmakowe. Przygotuję dzisiaj fantastyczny deser. Jest to jeden z moich najbardziej ulubionych. Będą to mini torciki waflowe przekładane masą kajmakową. A zatem będziemy potrzebowali opakowanie wafelków. Mamy tutaj śmietankowo-waniliowe. Opakowanie masy kajmakowej. Wykorzystamy także dwie polewy. Mamy tutaj polewę białą i polewę ciemną. Przyozdobimy nasze pyszne torciki orzechami włoskimi i płatkami migdałowymi. Przygotowuję mini torciki. Ja tak podzieliłam sobie mniej więcej po 6 wafelków na każdy torcik. No, musimy to robić bardzo delikatnie, ponieważ wafelki są bardzo kruche. Nakładamy, no, nożem jest najwygodniej, i rozprowadzamy warstwę kajmakową. I robimy tutaj do samych brzegów, ponieważ, tak jak powiedziałam, wafelki są delikatne. O, przekładamy i kolejną warstwę. Kończę już przygotowywać wstępnie oczywiście nasze pyszne torciki. Już mam poprzekładane wafelki i za moment roztopię polewę w kąpieli wodnej i będę dekorować torciki przekładane masą kajmakową. Rozpuściłam białą polewę i polewam najpierw białą polewą. I odstawię, żeby troszeczkę zgęstniała, i tak robię ze wszystkimi wafelkami. Przyozdabiamy teraz ciemną czekoladą. No, robimy wzorki według własnego uznania. O, i mamy kolejną. Odkładamy i następny torcik. Przyozdobię teraz jeszcze orzeszkami. O, tak mniej więcej tu. Podamy na środeczek. Z boczku. Odrobinę otartej skórki cytrynowej, która przepięknie pachnie. Kilka migdałowych płatków. Nasze pyszne kajmakowe torciki są już gotowe. Jak widzieliście, no, nie wymagało to zbyt dużo pracy, ale troszeczkę precyzji i delikatności. Zapewniam, że jak pięknie wyglądają, tak równie doskonale smakują. A zatem gorąco polecam i życzę smacznego.